siemano ludzie, Sebek z tej strony, witam was w ostatnim odcinku urlopowego mojego unboxingu. Zakończę sobie dzisiaj boksika z FIFA 365 z naklejkami. Zaraz zobaczymy, ile mi tu jeszcze zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. 11 saszetek. Trzaśniemy sobie dzisiaj. Kończy mi się urlop, więc polecimy na spontanie, tak jak ostatnio. Ciach, ciach, ciach. I zobaczymy, może tu coś fajnego wpadnie. Ostatnie unboxingi były bardzo fajne. Także zapraszam was serdecznie. No i możecie sobie zobaczyć, co tam fajnego trafiłem. Także przypominam, że o, mamy Bayern Monachium, między innymi Lam, tutaj mamy Luisa i Silve, uśmiechnięci panowie, i tutaj mamy trójkę z Juventusu, Buffon między innymi. No oczywiście teraz będzie najgorsza rzecz, której, no, szczerze mówiąc, nie lubię robić, wklejanie. Będzie sporo tego do wklejania. Oto już mam, tutaj jest między innymi Maxwell i Ibrahimowicz. No nie lubię, szczerze mówiąc, wklejać. A o, jest i Casillas i Helton, bramkarze z FC Porto. I tutaj mamy kolejną trójeczkę. Ale później jak się już wklei, a już trochę tych naklejek mam, więc potem ten album fajnie będzie wyglądał. Muszę sobie to wszystko jeszcze ogarnąć i zrobić listę na lastkerze, jakie będą moje braki z tej oto edycji, więc myślę, że można by się było powymieniać. O, mamy tutaj Borussię i tu kolejną trójeczkę. No na razie same trójeczki wpadają dostatecznie, jak w szkole. Dobra. No nie ukrywam, że fajnie by było, jakbym trafił tutaj sobie Messiego. Mamy reprezentację z Senegalu między innymi. O, jest i Błaszczykowski, Borussia, no ale już Błaszczykowski nie gra w Borussii. I kolejna trójeczka, no patrzcie. No nie, że czy by to same trójki wpadały? Nie może być. No może dla odmiany by coś innego teraz wpadło. No mamy znowu Real Madryt, Danilo, jaką ma to w ogóle fryzurę, i Carvajal, rodaty Carvajal. Dobra, zoomowało się. Anderlecht. I o, mamy reprezentację Kolumbii. Jest jak na razie najfajniejsza. Zostawimy sobie ją tutaj. Kolejna saszetka. No saszetki, boksik z tego, z Cards Planet. Cards Planet jakoś tam przynosi mi szczęście, powiem wam szczerze. Jak kupuję u nich, to zawsze coś tam fajnego mi wpadnie. Manchester, o, jest Barcelona, kawałek Ajaxu i ohohoho! Zlatan Ibrahimowicz, kolejny piękny strzał. Zlatan Ibrahimowicz, taki trochę zdziwiony, sorry, ja tu wpadłem do ciebie sobie. Pięknie, Ibrahimowicz. No to mi się podoba. Lubię takie unboxing. Lubię to. Dobra, lecimy dalej. No ciekawe, czy jeszcze coś tutaj wpadnie z tych takich lepszych naklejek. Szkoda, że wszystkie takie nie są, jak na przykład te z tyłu, co nie? Fajnie by to wyglądało. Barcelona, Borussia i tutaj mamy logo. Dobra, jeszcze troszeczkę, ile tu zostało? Jeszcze cztery z tą, co teraz trzymam w ręce. I tutaj mamy co? Kolo kolo. Tak to jest napisane na górze. Kolo kolo. Jeden kolo i drugi kolo. Mamy Hondę. Szkoda, że ten drugi się nie nazywa na przykład Kawasaki. Nie? I mamy kolejną trójeczkę. Dobra, trzy saszetki do końca. Ja chcę jeszcze Messiego. To już by było w ogóle fajnie. Dajcie. Dajcie. Dajcie, bo się popłaczę. O, mamy kolejnych zawodników z Realu, Isco i Hesse. No, tutaj mamy Neymara i Roberto.
mamy Nigerię i Nową Zelandię i jeszcze mamy Herbie, klub National de Football. Dwie saszetki. I czy będzie Messi, czy go nie będzie? Ja obstawiam, że go pewnie nie będzie, bo za dużo dostałem. Ten taki fajny. Taki schował. O. I kawałek Milanu i mamy reprezentację Niemiec. Ezil jest. Ezil. I ostatnia saszetka. Dobra, chuchnijcie. Chuchnij w FIFA 365. A wyskoczy Messi. Ale by były ja, jakby teraz wpadł, co? Pewnie byście mi nie uwierzyli. Niektórzy by pewnie pisali, że skleiłeś sobie saszetkę. Miałem takie akcje, że wpadała mi jakaś fajna karta, a ktoś mi napisał, skleiłeś sobie. Rakitic i Busquets. I na sam koniec mamy trójeczkę. Trójeczkę zawodników. I nie ma Messiego, no niestety. Ale wpadł Ibrahimowicz. Bardzo fajnie. Bardzo fajny piłkarz. Zlatan Ibrahimowicz. I tutaj jeszcze sobie dwie naklejki takie odłożyłem. Dla no, według mnie fajne. No, reprezentacja Niemiec. Jest Mesut Özil. Jest Özil, jest fajnie. I tutaj mamy jeszcze reprezentację Kolumbii. No i tutaj w rogu sobie stoi, zaraz się pewnie zoomuje, James Rodriguez. O tu. Dobra, moi kochani, to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmiki Wam się podobały. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie łapkę w górę. I co? Ja Was pozdrawiam, życzę Wam miłego dnia. Trzymajcie się. Trzeba jakoś fajnie zakończyć ten filmik. Więc ja go zakończę w inny sposób, niestandardowym papa, a zrobię go tak, deszczowymi saszetkami. Papa! Trzymajcie się. Hejka!